Magda, my się dzisiaj znajdujemy na prezentacji nowych kosmetyków L'Oréal Paris. Powiedz mi, za co cenisz tą markę? Myślę za jej wyjątkowość i za jakość. No ja jestem po prostu zwolenniczką L'Oréala i często używam ich kosmetyków, podkładów i maskary i po prostu kiedyś w przeszłości również używałam jej. No a teraz jak wyszła ta nowość, no to musiałam po prostu tutaj być, żeby zobaczyć, co ma do zaoferowania. Czy kiedykolwiek marzyło Ci się, aby zostać ambasadorką właśnie tej marki? Na pewno się marzyło, oczywiście, że tak. Myślę, że wiele kobiet marzy o tym, żeby zostać ambasadorkami jakichkolwiek marek. A zostać ambasadorką marki L'Oréal, myślę, że to jest spełnienie marzeń wielu kobiet i myślę, że moim również. To zacytuję tutaj hasło reklamowe tej marki, bo jesteś tego warta, więc Magda, życzę Ci tego. No tak, bo jestem tego warta, miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Magda, dużo emocji cały czas wywołuje Twoja sprawa odnośnie tej zbiórki na Twojego chorego synka. Ty już, mam wrażenie, że chyba zostałaś doprowadzona przez internautów do ostateczności, bo w ostatnim wpisie powiedziałaś, że no nie zawahasz się po prostu tych ludzi pozwać do sądu. Czy faktycznie jest już no, tak źle, że nie cofniesz się przed sądem? To znaczy sprawa jest w toku i podjęłam już kroki prawne, ponieważ jest cienka granica pomiędzy opinią o drugim człowieku a hejtem. Dlatego no, ta granica w pewnym momencie została przekroczona i ja powiedziałam, że już na to dłużej nie pozwolę i że zostanie po prostu, będę wyciągała konsekwencje. Może nie ja, ale będę starała się, żeby jednak hejt został tak samo rozliczony i ci ludzie, którzy to robią, bo jednak konsekwencje, jak sami wiemy, z ostatnich tygodni są straszne. A czy, bo w sądzie może się zdarzyć tak, że oni będą oczekiwali od Ciebie pokazania faktycznie wszystkich faktur i tak dalej. Czy Ty nie obawiasz się tego, że no może to pójść nie po Twojej myśli? O. Ale ja nie mam czego się obawiać, ja mam wszystkie faktury, ja nie będę tego publicznie pokazywała, bo ja pokazałam to, co miałam pokazać. Na wszystko są dowody, a to, że ludzie gadają, no mnie zastanawia, że ludzie się nie boją pomawiać mnie i mówić fałszywie o mnie, więc no mam nadzieję, że zdają sobie sprawę również z konsekwencji tego, jak się kogoś pomawia, to, że też są konsekwencje tego. Bo jeśli się mówi nieprawdę o kimś, no to... Czyli rozumiem, że już niektóre sprawy trafiły do sądu? To już pozostawię dla siebie. Okay. A powiedz mi, Magda, jak Ty to przeżywasz emocjonalnie? Bo to na pewno Cię też dużo kosztuje, jeśli chodzi o stres i nerwy, prawda? To znaczy, mam gorsze dni, tak, oczywiście. Na pewno po mnie to nie spływa, bo uważam, że po nikim by takie coś nie spłynęło. I każdy człowiek, myślę, że jest wrażliwy na takie coś, kiedy drugi człowiek jest obrażany. No i myślę, że nie jest to proste, ale jakoś sobie daję radę. Mam mnóstwo ludzi, którzy mnie wspierają i dają mi tą siłę, abym po prostu dalej jakoś mogła funkcjonować. Czy dalej masz w planach założenie właśnie fundacji, która będzie wspierać kobiety poszkodowane? Na razie mam inne plany, na których się skupiam, wszystko w swoim czasie. Dlatego też powiedziałam w przyszłości, że już nie będę mówiła głośno, co robię, bo później jestem wywoływana do tablicy i pytana, kiedy coś się wydarzy. Więc swoje plany, jakieś zamiary będę zostawiała bardziej dla siebie, a jak będzie coś się działo, to na pewno wszyscy się o tym dowiedzą. A powiedz mi, jak reagujesz na różne takie doniesienia medialne, że u Twojego byłego partnera dobrze się wiedzie, że są jakieś romantyczne właśnie kolacje, randki i tak dalej. Czy to Cię też trochę w pewien sposób boli, że Ty przeżywasz piekło wymierzone przez internautów, a on po prostu, no wiecie, takie, bym powiedział, szczęśliwe życie? Wiesz co, ja już się wypowiadałam i te osoby nie interesują, więc myślę, że poruszanie tematu takiego jak ten to jest totalnie bez sensu, bo ja nie interesuję się tymi osobami.